Cześć, witamy się z Wami na naszym vlogowym kanale Twin Story Vlog. Jesteśmy na parkingu. Tu dziewczyny się pod Tauron Areną obecnie się znajdujemy na parkingu. Super, słuchajcie, miejscówka, bo wjazd, jednorazowa opłata za parking pod Tauron Areną kosztuje 8 zł. Tutaj obok jest park lotników, także sobie zaraz wszystko zobaczycie. Nie wiem, zabraliśmy rzeczy, więc pewnie będziemy robić piknik. Dziewczyny mają hulajnogi, zaraz zakładamy kaski i ruszamy na spacerek. Dostaliśmy informację, że tutaj też się odbywały jakieś różne zabawy dla dzieci, różne takie rzeczy. Dobrze, tam gdzie Zosia była. Więc my spróbujemy poszukać, czy dzisiaj coś się odbywają, jakieś takie zabawy, czy faktycznie coś z tego dzisiaj będzie. A jak nie, no to wiecie, sama wycieczka po parku, sama przejażdżka, myślę, że też będzie super. Od jutra ma być załamanie pogody. Wszyscy już mówią o tym, w radiu trąbią i sąsiedzi już nam o tym mówili, w ogóle wszędzie o tym jest mowa. Więc no dzisiaj trzeba jeszcze wykorzystać ten czas, to już jest ostatni moment. Tata pakuje dziewczynom. Tata pakuje dziewczynom jeszcze daje im hulajnogi. O, tu macie gdzieś koszyk mamy. No rowerki zabraliśmy, bo my zawsze jak dziewczyny mają tylko humorka, próbujemy. Nie kochanie, bo to jest strefa ruchu. Nie, bo to jest strefa ruchu i tutaj jeżdżą auta i nie można. Dziewczyny chciały z tego zjeżdżać, żebyście mieli świadomość. I weszliśmy do parku. Tu jest jeszcze Tauron Arena, możecie sobie zobaczyć. Tam jest punkt jeszcze szczepień, więc można i tutaj. Tam idziemy tędy? No do góry chyba, nie? Do góry, do parku wchodzimy. Tak, no i jadąc sobie na hulajnogach docieramy do placu zabaw. Tam z drugiej strony jest początek, można się wspinać. Kamieczki ci wpadają do butów, no właśnie. Kiepskie buty mamy, nie? Na te kamyczki. Patrzcie, jakie tu jest super miejsce do wspinaczki. Raj dla naszych dziewczyn. Lila już tam jest w połowie. I tutaj gdzieś. Tata. Nela właśnie zaczyna. Podoba ci się to miejsce? Fajnie tutaj, no. Oj. Gdzieś tu masz taką trochę asekurację. Kill! Ożasz! Teraz musisz się położyć. No ja lubię ten tylko. Kill! Ale nie masz! Ale nie można takie... dwa kmaras! Nie masz cooldownu! 30 sekund! Musisz doliczyć do 30! No ja nie boję się tu do góry iść? Emila! No? Idziemy tam? A Lila już jest tutaj, zobaczcie. Dobrze, a więc położę się. Musisz sobie widzieć wymyśleć, nie potrzebne szłaś do góry, trzeba było iść dołem. Reportuję! Report! Ale ja jestem tu zabity. Report! Nie ma! Chyba tata cię mi wziął, bo tam nie dostanę. Red! Ja już wołam tatę. Brawo, Zuku. Ja się zaczęła. Dałaś radę. Zielony już idzie kilować. Fajne to taka drabinka jest, nie? Ta drabinka. Fajnie tutaj się wspina. A nie. To takie dla takich największych dzieciaków. Takie trochę wymagające to jest. Ej, i co? Nie pchajcie się. Macie całe... Macie dużo miejsca. Ja też. Mieli kaski jeszcze? No tam na owce. To musisz iść troszkę dalej, nie musisz w jednym miejscu stać. No właśnie, żeby tutaj przejść, bo tutaj akurat jest mniej dzieci, także tutaj można. Tata, popatrz! Kuku! I zejdę! I zeszłaś, ekstra! No bo jadamy ladę! Oczywiście! Idziemy tam te liny zobaczyć? Tam są liny takie do spinania. Tak! To chodźcie, żeby tam zobaczyć. Chodźcie, idziemy zobaczyć. Tutaj przyjdź do nas, po tej linii jest tutaj. Powolutku. No. Lila nie miał, czy przecież dasz radę, spokojnie dasz radę. Absolutnie na twoim poziomie. Teraz ci buba padnie. Przełożyłam dwie nogi. To chodź tutaj po walce do taty do góry. Super.
No to chodź tu bliżej. Ale wy się zgrywacie. Tak sobie dobrze radzicie i tak się zgrywacie. Super. No i co? Jednak umiesz? Jednak umiesz. Proszę bardzo. No to chodź, Nela. No to tędy zejdź, no. I Dunela się zaplątała. Jeszcze jej noga. A, dobra, wyszła. Idziemy na linię. Liny się obracają. A ten za zabaw żwirkowy jest, także klapeczki. Tato mówi, że słaby pomysł. Odradzam. No ja mam pełne buty, także ja mam spoko. Dziewczyny w sandałach też są takie, że niezadowolone. Patrzcie, że liny się obracają. Fajnie? No nie dość, że wspinaczka, to jeszcze karuzela. Ekstra. Wspinaczka. Ale też czuję, że będziemy tu częściej przyjeżdżać. No i na dół, Lila. No schodźcie na dół. Look how I am hung. O, to jest fajne. Idziesz do góry, Nela? A Lila, bo, ale to się na dwóch nóżkach idzie, nie na czterech, to za łatwo. Czy macie za rękę? Nie. A ty tutaj wychodzisz tak do góry? O, strażak sam. Ale rura. Ale długa rura, no. Super. Tutaj to się zjeżdża. No to próbuj jeszcze raz. No i już nagrywam, no. Super. Jesteś strażak sam. O, Lila tędy idzie. Jest trochę strach, bo tutaj jest... Tu są dziury, tak? Tak. No. Super. Patrzę w tego. A nie, to się przecież trzyma mocno. A ja idę na zjeżdżalnię. Idę na zjeżdżalnię, a Lila będzie zjeżdżać jak strażak sam. Dasz radę, czy nie? Świetnie, suchy, świetnie. Brawo. Szybka? Tak. No to fajnie. Na przystawkę ile? Sześć. Przystawki takie inne, takie się nie widziałaś. Takie małe, no chodź idziemy, ja ci pokażę, chodź. Zobaczymy, jak ci poki się będzie podobać. Karuzela. I karuzela też taka dla mniejszych, no. No to jest minus tego miejsca, ten żwirek. Lecie, trzeba mieć pełne buty. Nela, ty próbujesz taką huśtawkę? No, rozpuszczasz się? Już się huśtasz do tyłu. Tak? Na boki? Ja nie wiem, jak to się huśta. Czekaj, ja się spróbuję pohuśtać tutaj. O! No, ja normalnie można się huśtać. Ja wyskakuję tam. No. Mama, nagrywa. Dobra, nagrywam, jak ty wychodzisz. Super. Super. Ty też wychodzisz, dobra, ja nagrywam, ty wychodzisz. Mama, papa! Papa! O, super, Lila, ekstra. Papa, Gina ma tata. No i Lila też wyszła. Gdzie ta Lila może być? A kuku? Nie ma na licz. Do ilu?
Jeden, dwa. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A kuku? A ta też jest szybka. Ta też jest szybka, no? Super. To jest taka dla mniejszych dzieci, wiesz? No i jak, Nela, twoja opinia o tej huśtawce takiej niskiej? Fajne to jest, czy nie? Czy lepsze są te normalne? Ale te normalne duże huśtawki lepsze, czy ta jest fajna? Ta jest fajna! Fajna? Inne doświadczenie troszkę. Tak, no bo ta fajna! No. Ta jest tak mniej więcej na wysokości 1,60 m ten słupek jest. Także niska. Hania! Hania! Hania patrzy, gdzie Hania idzie. Proszę. Będziesz się teraz kręcić na karuzeli? Hop! Fajne, bo tu można usiąść. Siadaj, mama cię pokręci. Ja wiem, ty wszystko szybko. Raz, dwa, trzy i zrobione. Nela, kręcisz się? No to chodź. Skakuj. Siedzenie! I siedzenie, no. Nie chcę. Lila, może w Nela wskoczyć do ciebie? Tak. No to czekaj, zatrzymamy. Nie, bo ja nie chcę zatrzymać. Skakuj. I będę tylko. Dobra, kręć się. Gdzie wam brakuje takiej karuzeli? Nie mam ręce! No to siadaj, jak masz niskie ręce, to siadaj. Nie wymyślaj. Rozkręcasz, a potem krzyczysz. Nie mogę nawet się wrzuciło. A ja mogę. Papa kizą. Papa. Szukaj, co wy... O, może poszukamy jakieś lody. Plac zabaw sprawdzony, podoba nam się. Co? Co? Słyszę jakiś smog! A gdzie jest smog? Jakąś muzykę. Gdzieś tutaj za drzewami się chyba będzie jakiś koncert dzisiaj odbywał. No dzisiaj w ogóle ma być w Tauron Arenie o 20:00 Kasia Nosowska. Więc być może, że to są właśnie te próby i my te próby właśnie słyszymy. Takie dudnienie, być może, że właśnie dźwięk jakiś tam ustawiają. Dzisiaj ma być taki biletowany, biletowany, tak to się mówi? Biletowany koncert na Kasię Nosowską. A my jeszcze w ogóle mamy dla was newsa. Nie wiem, czy wy wiecie, ale do Biedronki wchodzi nowy gang. Już od czwartku, czyli od 26. Informacja już jest potwierdzona, a my nieoficjalnie wiemy, jak ten gang się będzie nazywał. To podobno ma być gang swojaków. Zobaczymy, co to będą za maskotki. No, u nas na pewno będą w najbliższym czasie na kanale Dziewczyn królowały, no bo wiadomo, my przez cały rok nagrywaliśmy fajniaki, więc teraz pewnie nie przerzucimy się na te swojaki, tylko nie wiemy jeszcze, co to są za maskotki, czym się charakteryzują. No i wiadomo, nie możemy żadnego filmu jeszcze nagrać. Dopiero jak się pojawią, to pojedziemy na zakupy. A później na pewno coś będziemy dla was na kanale Dziewczyn nagrywać z tymi maskotkami nowymi. Nie, tam gdzie pan na. Także my już się cieszymy, my się już doczekać nie możemy. No. No, chodźcie tędy prosto. Nela, tam. A teraz idziemy w poszukiwaniu. Teraz idziemy w poszukiwaniu food trucków. Dobrze, dobrze, na przedstawienie. Teraz idziemy w poszukiwaniu food trucków. Może jakieś lody, może miały tu być, były tu jakieś w zeszłym tygodniu takie różne zabawy, jakieś właśnie przedstawienie, takie coś takiego dla dzieci. I myśleliśmy, że może w tym tygodniu też się coś będzie odbywało, bo tutaj ma być jakieś takie lato w mieście. Przez cały sezon miało być, no ale nic takiego na razie nie zaobserwowaliśmy. Być może my po prostu źle patrzymy. Także idziemy szukać. Jak coś znajdziemy, no to wiadomo, będziemy się z wami łączyć. I dotarliśmy, Arena Garden, jakieś food trucki tu są, różne rzeczy, mnóstwo leżaków, z tyłu trampoliny, idziemy zobaczyć do środka, dziewczyny są ciekawe, co tutaj można dostać.
wchodzimy. No, dziewczyny chcą na trampoliny. Co tu można dostać? Można sobie usiąść, frytki, jakieś słodkie rzeczy, gofry, aha. Kawa mrożona. Tam dalej też są frytki, no fryty rządzą. Jednym słowem fryty rządzą. Lemoniada. Uważaj. Idziemy tędy. Kids on. U nas oczywiście dziewczyny nie podarują sobie, jak widzą, trampoliny, więc poszły na pół godziny. Już skoczyły do środka. Lila sunie do środka. A Nela, Nela jest na górze. Nie widzimy. Nela! Tutaj! No i Nela zjeżdża. No dobra. Wow! Ale szybko! Kto to tak szybko zjeżdża? Super! Tutaj Nela do góry idzie. Nie no, dziewczyny uwielbiają trampoliny. Są trampoliny, to my nie mamy wyjścia. Godzina na trampolinach to jest 50 zł, pół godziny 3 dychy i 2 dychy 20 minut, 15 minut. Mamy oczywiście 2,5 godziny, bo 15 minut to jest za krótko. Iga, jestem. A gdzie Nela? Nie wiesz? Idziemy w poszukiwaniu Neli, bo już gdzieś się... Gdzieś już skacze. O, tutaj nie ma nikogo, Lila sama. Nawet nie ma za dużo dzieci, także fajnie. Cześć, sama jesteś? Super! Chodź Nela! O, Nela się znalazła, w kulkach była. A to pirat, statek piracki. Hajłobuzy dwa. Fajnie? O, przebite tutaj jest, ale nie szkodzi, bo tutaj cały czas dopompowuje się powietrze, wiecie? Także taka dziurka nie przeszkadza. Zasuwasz Nela do góry? Zasuwaj, mama patrzy. Super! Biegniesz tam do pierwszego, tam pierwszym Lila jest. Gdzie? Pierwszym. Tam na pierwszym jest Lila. Tak? Dobra. A tu jungle. Małpi gaj taki. Zo? Dżungla. Tak, to taka malutka.
No to próbuj. Super. No chodź, Nela. Wow. Tutaj poszła Lila, tam poszła do góry. Do góry. Może razem wam się uda zjechać. Fajnie? Nie, pan jest złodziejem. Pan jest złodziejem, ma pistolet. Jedzie? Alina tam się przepycha. Ale pan żarty robi, fajne. No i koniec. Mamy godzinę prawie, no 19 mamy w tym momencie. Wracamy do domu po przedstawieniu. To był teatr Kulka, to co widzieliśmy w jednoosobowym składzie pana Klauna. Klaun Kulka, tak. Nie, tam teatr Kulka miał napisane. Dziewczyny się wybawiły, ha, 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 ha. One są zadowolone i się... Ho, 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 i się taki film podobał. Wybiegały się z klaunem. Ojej, nie wolno się tam popychać, szturchać, absolutnie. Się wygłupiają. No w każdym razie my mamy, słuchajcie, udaną niedzielę. Oj, mamy nadzieję, że wasza niedziela też była udana. Zostawiajcie dla nas łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i widzimy się jutro o godzinie 12, niezmiennie, codziennie. Pa, pa! Pa! Gdzie papa? Lila robi. Papa, papa! Mówiłam wam, łobuzerka.